No. Jest Wojtek. Patrzę na ciebie, więc muszę się tak do ciebie przytulić, aha, żeby mnie też zauważył, ale... Tak jakoś, nie wiem, może, nie wiem. Za chwilę będzie można wybrać. Zasady są takie same, jak przy wcześniejszym, tak? Przy rozpoznawaniu sprawy. To jest ostatni etap do sprawy. Przy czym, no, siłą rzeczy będę miał wzrok skupiony na treści wyroku, będę go czytał. Niezależnie od tego, jakie będą Państwa odczucia, proszę, żebyście Państwo posłuchali go do końca. Zarówno w samej treści wyroku, jak i ustnych jego motywów, które później nastąpią. No i z racji tego, że tak jak powiedziałem, no, wzrok będę miał skupiony nie na Państwu, tylko na treści wyroku, tym bardziej będę wyczułowy na to, na ewentualne jakieś zakłócenia. Nie zakładam, żeby tak miało być, mówię to pro forma. Teraz proszę wszystkich o powstanie. Wyrok w imieniu Rzeczy Pospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w dniu dzisiejszym w sprawie do obecnym po rozpoznaniu sprawy przeciwko Wojciechowi Olszańskiemu orzeka. W punkcie pierwszym. Oskarżonego Wojciecha Olszańskiego uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu obecnego wyżej w punkcie pierwszym, z tym ustaleniem, że do czynu doszło podczas zgromadzenia dotyczącego protestu przeciwników obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19. To jest występu z artykułu 128 paragraf 3 KK. Zgodnie na podstawie tego przepisu wymierzam karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W punkcie drugim oskarżonego Wojciecha Olszańskiego uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu obecnego wyżej w punkcie drugim. W punkcie trzecim oskarżonego Wojciecha Olszańskiego uznaje za winnego tego, że w dniu 29 stycznia 2022 w Bydgoszczy na starym rynku podczas zgromadzenia dotyczącego protestu przeciwnik obowiązkowy szczepień przeciwko COVID-19 znieważył mu publicznie ocenie zapisze w zamiarze, aby zniewagać obraz pokrzywdzony, używając wobec niej słowa poprzednie uważanego za fałszywe. To jest zamiennego wymienia występu za artykuł 216 paragraf 1 kodeksu karnego i zadano na podstawie tego przepisu wierzył karę grzywny w wysokości 150 stawek po 100 zł każda. W punkcie czwartym oskarżonego się Olszańskiego uznaje za winnego popełnienia stosowanego przed obecnego wyżej w punkcie czwartym. To jest występ za artykuł 190 paragraf 1 KK w związku z artykułem 216 paragraf 2 w związku z 11 paragraf 2. Za to wyjść artykuł 11 paragraf 3 kodeksu karnego na podstawie artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego wierzą karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. W punkcie 5 na podstawie artykułu 85 paragraf 1 i 86 paragraf 1 kodeksu karnego orzeczone wyżej w punktach 1 i 4 kary pozbawienia wolności łączy i wymierza oskarżonemu się Olszańskiemu karę łączną roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności. W punkcie 6 na podstawie artykułu 63 paragraf 1 kodeksu karnego na początku kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w punkcie 5 zalicza oskarżonemu się Olszańskiemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 31 stycznia 2022 godzina 19.30 do dnia 13 maja 2022 godzina 12.49. W punkcie 7 zasądza oskarżonego Wojciecha Olszańskiego do Skarbu Państwa potem 1800 zł tytułem opłaty i części wskazujących obciążał go kosztami postępowania, części uniewinniającej kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa. Teraz proszę usiąść, podam ustęp, gdyby cztery czyny i co będzie z panu logiczne. Jeśli chodzi o czyn pierwszy, oskarżony stanął pod zarzutem wypełnienia występu z artykułu 128 paragraf 3 kodeksu karnego. Jego treść brzmi: kto przemocą lub groźbą bezprawną wybiera wpływ na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia od roku do lat 10. 29 stycznia miało miejsce zgromadzenie publiczne tutaj na Stadionie Bydgoszczy, gdzie miał również swoją część wystąpienia oskarżony. Podczas tego wystąpienia padły słowa, no, o których za chwilę, które w ocenie sądu, no, wypełniają znamiona tego przestępstwa. I tutaj bez dwóch zdań, bo kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ, nie wywiera wpływ, tylko wywiera wpływ, to też jest istotne. Pan oskarżony nawet zrobił taką pauzę, wypowiadając te słowa. Wcześniej mówi, że jest, no, wypełniony radosną nienawiścią, potem była taka pauza i
ja, Wojciech Poszański, będę się zamieniał. Bo tak mniej więcej to brzmiało, taki był sens tych słów. No jest to ewidentnie groźbowe sprawy. Nie da się tego inaczej ocenić. Obrona z kolei oskarżonego wskazywała, no nie kwestionowała tych słów, bo to jest przecież wszystko nagrane. Wskazywała, że dobrze, ale oskarżony miał rację. Można się nad tym zastanowić, czy miał, czy nie miał, bo argumenty, które oskarżony podał, one były racjonalne, jak najbardziej. Każdy ma prawo ocenić projekt ustawy o tym numerze 1981, tak jak oskarżony. Przy czym nie chodziło w tym procesie, przynajmniej w procesie karnym nie chodziło o to, czy ktoś miał rację. W procesie karnym chodzi o ustalenie, czy doszło do czynu. No i mamy tutaj zachowanie polegające na tym, że oskarżony wypowiada określone słowa i czy to stanowi przestępstwo. Sąd doszedł do przekonania, że no, ta sekwencja zdarzeń pozostawia wątpliwości, że doszło do wypełnienia zamiaru przestępstwa, nawet przy założeniu, że oskarżony miał rację. Dlatego, że no, nie ma wśród okoliczności zwalniających z odpowiedzialności karnej posiadania racji. Tak, pewne zachowania są karne, niezależnie od tego, czy ktoś ma rację, czy nie. I to trzeba, te dwie rzeczy trzeba oddzielić, choć, to będzie o tym za chwilę, mają one pewne wymiar kary. Obrońca, jak i oskarżony wskazywali, że działali w warunkach artykułu chyba bodajże 26 kodeksu karnego. No, on brzmi tak, ja może odczytam, żeby też było wszystko jasne. Nie popełnia przestępstwa, które działa w celu ustalenia bezpośredniego niebezpieczeństwa rządzącemu jakiemukolwiek dobrowolnego prawa. Jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra naturalnego. Zastanawiając się nad tym, czy tą instytucję można zastosować w tym przypadku, to należy przede wszystkim się zastanowić nad bezpośrednim niebezpieczeństwem. Zakładamy, że ta ustawa takim niebezpieczeństwem była, projekt ustawy, nie ustawa. Ale czy to było bezpośrednie niebezpieczeństwo? W ocenie sądu nie, dlatego że ten projekt, to był projekt, który miał być dopiero procedowany. I jak się okazało, nie wszedł on w życie. Więc to niebezpieczeństwo bezpośrednie, jeśli nawet tak oznaczyłem to słowo, nie było. A skarżony tutaj przypisuje sobie, czy też temu zgromadzeniu, że to być może z tego powodu, czy też z tego powodu, to ten projekt nie stał się prawem. Wydaje się, że chyba nie. Wydaje się, że po prostu jego projektodawcy, wnioskodawcy policzyli, ilu posłów za tym zagłosuje i doszli do wniosku, że nie uzyskają większości. I to był powód prawdziwy, tak naprawdę, dlaczego ten projekt tak krytycznie oceniany. Więc z tym można dyskutować, ale to argument, który podał oskarżony co do samego projektu tej ustawy, one są racjonalne. To nie jest, no, to nie jest rzecz wymyślona, no, krótko mówiąc, z kosmosu. Tak? Podał argumenty racjonalne oskarżony, ale podkreślam, samo w sobie posiadanie racji w jakiejś kwestii nie zwalnia z przestrzegania prawa. Tutaj też jest bardzo często, wracają tutaj i oskarżono obrońca do wolności słowa. Oczywiście jest to dosyć istotna wolność, natomiast ona nie, to nie jest wolność nieograniczona. Nie wolno mówić wszystkiego, co człowiek chce powiedzieć. Dlatego, że przedstawiciele nas tu wszystkich ustalili, że ta wolność słowa ma swoje ograniczenia. A mianowicie tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby. No, bardzo, to może będzie akurat też argument, który nieco wyprzedzę jakby. Mamy tutaj, też była mowa, że pani poseł, pani pokrzywdzona została nazwana tak, jak została nazwana. I w porządku, to jest wolność słowa. No tak nie jest. Na sali są przecież kobiety. I zarówno oskarżony, i zarówno pan mecenas. Wszyscy gdzieś w rodzinach mamy kobiety, tak? Matki, żony, córki. Nie sądzę, żebym znalazł zwolenników tak pojmowanej wolności słowa w przypadku, kiedy te osoby stały z drugiej strony, czyli
One były tak nazywane. To był wniosek jest oczywisty. Każdy w takiej sytuacji, gdyby dotknęło to jego albo członka jego rodziny, stwierdziło, jaka wolność słowa. Po prostu pewne rzeczy robić. No, zresztą oskarżony się zreflektował tak, w tym punkcie, bo przyznał, że takiego sformułowania by nie użył. Ale krótko mówiąc, wolność słowa bardzo dobrze, w porządku, natomiast ona nie jest nieograniczona. I Państwo doskonale sobie z tego znają prawo. Oskarżony mówił, że targały im emocje. Rozumiem to. Sąd rozumie, że były emocje, ale oskarżony, no, z tego co tutaj w trakcie procesu sąd mógł się zapoznać, dysponuje ponadprzeciętnym intelektem, a intelekt używany jest właśnie wtedy i po to, żeby te emocje hamować. I nie wydaje się, żeby te emocje na tyle hamowały oskarżonego, żeby intelekt nie był w stanie tego zahamować. Po prostu to było działanie w procesie sądu zamierzone, nie emocjonalne. Ono może być emocjonalne w samej swojej formie, natomiast oskarżony jest osobą na tyle inteligentną, intelekt na tyle wysoko rozwinięty, że no, nie jest tak, że emocje przejmują nad nim kontrolę. Dlatego no, nie może być tutaj też po wytłumaczeniu, czy też zwolnienie z obecności karnej, bo były emocje. Każdego z obywateli tego kraju targają, każdym z obywateli tego kraju targają określone emocje. Bo to nie jest tak, że to tylko oskarżony, czy też jego zwolennicy nie zgadzają się z pewnymi posunięciami, no, tutaj w tym przypadku Sejmu. Jest wiele takich przypadków, gdzie obywatelom się pewne rzeczy nie podobają, ale po to jest ustanowione takie prawo, że no nie wolno w ten sposób wpływać na, w tym przypadku Sejm. Tak naprawdę jedyną możliwością to są kartki wyborcze. Jeśli ludzie sobie nie życzą, aby Sejm się tak zachowywał, przynajmniej w takim składzie, no to po to jest raz na kilka lat są wybory, żeby te pewne rzeczy rozliczyć. I tam nie znajdują się ludzie, którzy sami sobie tam przyszli. No nie zostanie wybrany przez kogoś. A prawo zostało ustanowione to dlatego, że gdyby dopuścić wolność słowa w takim zakresie, że jak coś się nie podoba, jak robi w tym przypadku Sejm, to możemy takie rzeczy robić, to jest krótka droga do anarchii, krótko mówiąc. Pewnie po to takie prawo zostało ustanowione. I czy się z tym człowiek zgadza, czy nie, trzeba to przestrzegać. Dlatego też te okoliczności, które zostały tutaj podane, one nie mogły spowodować uwolnienia oskarżonego od tego zarzutu. Obrońca podawał przykłady innych osób, które się wypowiadały w podobny, może nawet gorszy sposób, na temat innych też osób. Mamy przykład ten ostatni z dzisiejszej rozprawy. Należy zadać pytanie, czy ta osoba, o której mówił bodajże chyba poseł Pawlko, składała zawiadomienie o przestępstwie. Ja tego nie wiem. Nikt tego nie wie. Podejrzewam, nikt tego nie wie na tej sali. Natomiast to, że ktoś robi źle w przekonaniu obrońcy, to nie jest okoliczność, która zwalnia od odpowiedzialności karnej, jeśli chodzi o swoje własne zachowanie. Oczywiście, może budzić to takie potoczne poczucie niesprawiedliwości. To dotyczy każdego. Również sąd jest obywatelem i też ma swoje jakieś przekonania, tak? Których oczywiście na sali sądowej nie będzie przedstawiał. Natomiast ten argument, że ktoś coś zrobi i nie wobec odpowiedzialności, on może być ten potoczny takie poczucie sprawiedliwości bulwersujący, natomiast nie rzutuje w żaden sposób na ocenę zachowania oskarżonego, jeśli chodzi o ten pierwszy punkt. Jeśli chodzi o zarzut drugi, tutaj sąd uniewinnił oskarżonego od popełnienia tego czynu, zapoznając się, i to nie raz, bo pan mecenas mówił, że kilka razy sobie otworzył, sąd otworzył sobie więcej razy niż kilka, to zgromadzenie. Tam rzeczywiście należy podzielić tutaj argumenty, które zostały przez zewnątrz oskarżonego i obrońcę. Sąd nie dopatrzył się w zachowaniu oskarżonego,
nawoływania do popełnienia zbrodni przeciwko dziennikarzom Gazety Wyborczej. Mówiąc o tym, postawieniu pod ścianą i rozstrzelaniu, co też można też no, powiązać z podobną wypowiedzią różnych osób, tutaj mówimy o tych szubienicach, które pan zaznaczał takie przykłady, mówił my to zrobimy. Tak? Czyli mówiąc ja i ktoś jeszcze. Nie mów do tych ludzi, którzy byli zgromadzeni, zróbcie to. W jakikolwiek sposób nie nakłaniał do tego. To, że pada takie zdanie, notujcie kto i co powiedział, kiedy. Bo to się przyda. Bo to nie jest jeszcze w ocenie sądu nawoływanie do tego, żeby popełnić zbrodnię. Dlatego też ten zarzut został oceniony jako niezasadny, który został wniesiony przez prokuraturę. W ocenie sądu to zachowanie oskarżonego jest bardzo dobrze udokumentowane, no bo to rzadko się zdarza tak, żeby sobie taki komfort, żeby mógł wszystko po prostu mieć nagrane i sobie to obejrzeć. I w tym zachowaniu sąd nie znalazł podstaw do tego, aby oceniać się jako nawoływanie do popełnienia przestępstwa. Jeśli chodzi teraz o zarzut trzeci, tam, to był zarzut zakwalifikowany jako groźba i jako znieważenie. Znieważenie w ocenie sądu nie podlega żadnej dyskusji. To już to, co mówiłem przy punkcie pierwszym. Jeżeli się kobietę nazywa w taki czy inny sposób, to nie ma wątpliwości żadnych, że się ją znieważa, dlatego że to słowo, którego użył oskarżony, no ma, jeśli chodzi o naszą tutaj kulturę, dźwięk jednoznaczny. I tutaj nie, naprawdę nie ma na czym skupić, zresztą sam oskarżony doszedł do wniosku, że nie było to sformułowanie, którego użyłby po raz drugi. I dlatego też, jeśli chodzi o znieważenie, to jest jak najbardziej rozsądne. Jeśli chodzi o groźbę, też należy podzielić pogląd obrony, że ta wypowiedź oskarżonego została rzeczywiście ucięta przez oskarżyciela. Rozwaliłbym pałkę na jej łbie, ale widzisz, dalej pada, ale nie mogę. Czyli no, w tym momencie w ocenie sądu nie ma mowy o groźbie. Jest to zamanifestowanie jakiegoś stosunku psychicznego oskarżonego do pokrzywdzonej, ale zastrzega. Nie mogę tego zrobić. Zrobiłbym, ale nie mogę tego zrobić. Więc w ocenie sądu tutaj nie ma tej obawy uzasadnionej ze strony pokrzywdzonej, że coś takiego może się wydarzyć, dlatego że sam oskarżony mówi, ale tego nie mogę zrobić. I stąd został wyeliminowany zarówno z opisu czynu, jak i z kwalifikacji wyeliminowana kwestia groźby. Tutaj no, nie ma o tym mowy. Kolejny punkt. To mamy tutaj pana pokrzywdzonego Pawła Puszczewskiego. To nie miało miejsca, było mowa końcowych dzisiaj podnoszone na tym zgromadzeniu. Sprawa dotyczy 30 stycznia nie później program, który prowadził oskarżony razem z panem Marcinem Osadowskim. Sąd się tutaj zastanawiał. To, że doszło do znieważenia, to jest oczywiste. A jeszcze jedno. To, że, to są, że ci ludzie są posłami, to ich nie eliminuje, jeśli chodzi o ochronę, którą przepis daje w artykule 190. To są ludzie tak jak każdy inny. Mimo, że będą jakieś funkcje, tak czy inaczej, można oceniać to dobrze, można oceniać krytycznie, to są również obywatele tego kraju i również korzystają z ochrony przewidzianej artykułu 190 kodeksu karnego. Tutaj sąd dosyć długo się zastanawiał nad tym, czy pokrzywdzony mógł poczuć się zagrożony tymi słowami. Sens był taki, tutaj, no to było wspólnie wypowiadane przez prowadzących o zniesieniu moratorium na karę śmierci, wtedy się odwiedzę. No, w sposób oczywisty jest to sugestia, groźba, że skoro znosimy moratorium na karę śmierci, ja się odwiedzę, no to jest, no nie trzeba tutaj nad tym się dłużej zastanawiać, że jest to groźba pozbawienia życia. Czy też no, no jakiejś takiej akcji, która może do tego doprowadzić. Tutaj się sąd zastanawiał nad tym, czy pokrzywdzony może mieć uzasadnioną obawę spełnienia tego groźby. Myślę, że gdyby pokrzywdzony brał udział w postępowaniu, to może zmieniłby zdanie, dlatego że oskarżony prezentuje skrajnie
różne, w skrajnie różny sposób postępowania. W trakcie procesu zachowywał się nienagannie, z pełną kulturą, wypowiadał się w sposób bardzo przemyślany, zrównoważony i patrząc na oskarżonego na rozprawie, no rzeczywiście można dojść do wniosku, że no ta groźba nie była jakaś uzasadniona czy też realna. Natomiast oskarżony, no jak powiedziałem, funkcjonuje w dwóch wymiarach. I ten drugi wymiar, czyli jeśli ktoś oskarżonego nie zna, może trochę przerażać. No taka jest prawda. No, powiem wprost, gdyby nie osobisty kontakt jakby sądu z oskarżonym, a gdyby sąd się miał tylko opierać na programach, które produkuje oskarżony, no to można by dojść do przekonania, że można się nie osobywać. Dlatego, że zarówno no, strój, czyli no, takie militarne jakby elementy, jak i zachowanie, sposób wypowiadania się, jakie gesty są wykonywane, osoby, która nie zna oskarżonego, to może u niej budzić uzasadnioną obawę, że coś się takiego może wydarzyć. Tym bardziej, że oskarżony, musi pan mieć świadomość jednego. Pan jest odbierany jako osoba, która jest przywódcą dosyć radykalnego ruchu. No takiego bardzo radykalnego. I głosi pan dosyć radykalny pogląd. Ma pan do tego prawo, oczywiście. Zakreślonych prawem granicy. Natomiast musi pan mieć świadomość tego, że jeżeli mówię o tym, wie pana, jakby drugim wydaniu, że to ludzi może przerażać. To jest tak, że jeśli ktoś pana nie zna, nie jest tym bardziej pana sympatykiem, może czuć obawę, że gdzieś pana te nerwy poniosą. Bo nie zna pana jakby no, całokształtu pana osobowości. Tak? I dlatego sąd doszedł do przekonania, że pan Olszewski mógł się obawiać, że coś się może wydarzyć. Dlatego, że tak jak powiedziałem, pan prezentuje w swoich programach postawę taką, którą jak ktoś pana nie zna, może się bać, krótko mówiąc. I z tego powodu sąd doszedł do przekonania, że pokrzywdzony mógł czuć uzasadnioną obawę, że coś się może wydarzyć. Co do znieważania, no państwo zapewne jako sympatycy znają ten program, który został wyemitowany. No tam pada no, cały wachlarz słów, które znieważały pokrzywdzonego. Państwo powiedzą słusznie, bo sobie zasłużył. Tak nie jest. To jest takie odczucie potoczne. Państwo mogą być nawet zadowoleni, że ktoś tak powiedział pokrzywdzonemu, ale prawo jest no, jasne. Takich rzeczy nie wolno robić. I nawet podkreślam jeszcze raz, zakładając, że oskarżony miał swoje racje, to niestety tych racji musi dochodzić, dokąd sam prawa nie zmieni, bo to też powiedział, zapowiadał wielokrotnie, że prawo znajdziemy. Jeśli tak będzie, no to wtedy sąd nie będzie miał nic do roboty, bo skoro pewne zachowania przestaną być przestępstwami, no to będzie można robić wtedy to wszystko bezkarnie, dlatego że to nie będzie przestępstwo. Ale dokąd prawo nie jest zmienione, to niestety, mówię tutaj niestety dla oskarżonego, swoją ekspresję musi dostosować do pewnych ram, które ustawa przewiduje. A to, że niektórzy tych ustaw nie przestrzegają, można się zgodzić w pewnych sytuacjach z tym, co powiedział pan Wojca, nie zwalnia nikogo z tego, żeby samemu tego prawa nie przestrzegać. Jeśli chodzi teraz o wymiar kary, no tutaj prokuratura żądała dosyć wysokiego wyroku w ocenie sądu, dlatego że ma 3 lata pozbawienia wolności za czyn pierwszy, no to jest kara dosyć naszego bardzo surowa, która no, w ocenie sądu no, nie byłaby karą adekwatną, uzasadnioną, dlatego że, tak jak przeczytałem wcześniej,
lata to jest 30% zagrożenia, więc to nic takiego. Ale należy to spojrzeć, że te 30% przekładają się na określone lata. I w ocenie sądu, z uwagi na to, że oskarżony, co prawda jest osobą już dwukrotnie karaną, bo to wynika z karty karnej, to przed popełnieniem tego czynu był osobą nie karaną. Wydźwięk tego przestępstwa jest z kolei z drugiej strony dosyć większy niż standardowy, dlatego że to mogły obserwować zarówno osoby, które były na stałym rynku Bydgoszczy, jak i te, które później oglądały to przekazach internetowych. Biorąc pod uwagę te okoliczności, czyli z jednej strony powiedzmy, no, oskarżony do tego czasu żył w sposób nielegalny, do czasu popełnienia tego przestępstwa, bo nie był karany za to przestępstwo. A z drugiej strony, z uwagi na to, że no, zapewnił sobie publikę pewną, która mogła obserwować to przestępstwo, uważając na okoliczności, ale przede wszystkim to, że jest osobą w określonym wieku, choć tutaj też powiem, nie jest to wiek zaawansowany wbrew temu, co mówi oskarżony. Ale do tej pory jakoś żył bez naruszenia porządku prawnego, dlatego też no, kara 3 lat to by kara bardzo wysoka i dlatego sąd bierze karę roku i 6 miesięcy pozostałości, które no, trochę tylko przekracza minimum, czyli jeden z ustaw. Jeśli chodzi o grzywnę, biorąc pod uwagę dochody od 5 do 20 tysięcy, jak to mówią oskarżony, to sąd kara grzywny w tym wymiarze, jak jest wystarczająca. Też tu się sądził pod uwagę, że no, było to działanie publiczne, którego społeczność w tym wniosku jest trochę wyższa, niż gdyby to działo się, gdyby ta zniewaga dotarła do mniejszej ilości. Natomiast z uwagi na to, że no, tak się zaczęło to, że inaczej, reakcja musiała być odpowiednia, dolegliwa. Znaczy, kolejny to jest 6 miesięcy, kara łączna roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności. W ocenie sądu tutaj należało zastosować karę, przygotować karę łączną bliżej, stosując zasadę abstrakcji, ale bliżej jest zasady abstrakcji, dlatego że te czyny no, są powiązane zarówno jeśli chodzi o tematykę, nazwijmy to tak, jak i czas popełnienia. I stąd wymierzone karę roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności zaliczono również na jej poczet okres tymczasowego aresztowania, tutaj oskarżony sam powiem, że jest to 103 dni. I teraz tak. Strony, które się z wyrokiem nie zgadzają, mogą go zaskarżyć w ten sposób, że w terminie 7 dni od dnia dzisiejszego należy złożyć wniosek o jego uzasadnienie. Potem jest 14 dni na wniesienie apelacji do sądu apelacyjnego z uzasadnieniem. Na wniesienie apelacji do sądu apelacyjnego w Gdańsku, ale za pośrednictwem Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy czym apelacja nie może być osobista, musi być sporządzona i podpisana przez adwokata i radcę prawnego. Pytanie teraz, czy wszystko pan zrozumiał? Zrozumiałem wszystko. W takim razie powiedziałem, że wszystko. Dziękuję. Przekręty i w Polsce nic. Przechodź do Wojtek, trzymaj się! Trzymaj się! Nie powinno. To jest szok dla mnie. Sędzio. Po prostu to jest szok. Nie,
wydawał się panom sądny, ale w ogóle. Bandyci, bandyci spacerują po ulicy. Mój prokurator trzeba być. Może umów się z mecenasem, jak będzie miał uzasadnienie, żeby... No, oni nie chcieli, ja nawet jestem skłonna do profesora iść po opinię i zapłacić, Ale nie chcieli, ja nie będę się wcinać, wiesz. Nie, ale nie, ja myślałem, ja ma was połączę zaraz. Nie. Co? Będzie uważał, że... Dobra, zakończymy chyba na tym.